Witajcie, Rzymaczki, z tej strony Trachol, w pierwszym odcinku z Hardzowałem 4 na modyfikacji Kaiser Redux jako Kreta. Ostatnio wyszła dosyć spora aktualizacja, która zmieniła kilka drzewek i postanowiłem, że zagram Kretą, dlatego że to jest dziwne państwo, które wydaje się, że może coś porobić fajnego. Jeżeli chodzi o samą aktualizację, to zepsuła mi też save'a, więc będę musiał go robić ponownie i no wiecie, to trochę zajmuje czasu. Więc postanowiłem, że szybko nagram tutaj taką serię i w międzyczasie po prostu sobie tutaj załatwię, bo wtedy będę mieć czas. Oprócz tego dodali drzewko do Malty, dodali drzewko do tutaj chyba, że nieco zmienili. Chyba to dodali, ale nie jestem pewien. Bonaparte, dlaczego ciągle dodali? Zmienili kolor Alashorda, to dziwne. A to chyba tylko zmienili kolor. I ogólnie też chyba Don Kuban coś dostał. Coś mi się tak wydaje, albo tutaj oni. Chyba oni dostali. Więc jest ciekawe. I Ukraina podobno też dostała reworka. Wydaje się, że trochę się zmieniło, ale... Wiecie, ja tam za bardzo nie patrzę. Powiedzieli, że zrobili to, to uznają. Na pewno jeszcze Malta ma, no to Maltę to też się opłaca zobaczyć. Malta jest w ogóle naszym sojusznikiem. I tutaj oczywiście mamy takie różne ścieżki do niej. O Jezu, ona ma większe drzewko niż my. To jest Malta. Tak, i Malcie oczywiście można bardzo dużo dziwnych rzeczy robić. My jako Kreta... No mamy dosyć prostszą ścieżkę, więc może ja już będę zaczynać. Więc historię za chwilę oczywiście opowiemy, tutaj jest nawet, dostaniemy event. Mamy cztery, no, National Focus, które są trochę takie... jako takie. Więc tak, po pierwsze, że jesteśmy bazą właśnie na Morzu Śródziemnomorskim. Dostajemy dosyć fajne nawet, ale za to oczywiście jesteśmy niby... niby niepodległym państwem, a tak naprawdę jesteśmy podlegli. No, niekompetentne garnizony, czyli tutaj żołnierze po prostu balują zamiast cokolwiek robić, co dla nas jest oczywiście dobrze. No i oczywiście partyzantka, co też nie jest, ale oczywiście to szybko usuniemy. Więc tak, jaką ścieżkę podążamy? Oczywiście, że monarchą, więc... więc oczywiście tutaj sprawdzimy. Mamy jakiś air command? What the... Ciekawe, co to jest? Paratroopers. To chyba jest stare, ale te air command to jest takie... ciekawe, bo nawet fajne, ale co to... dokładnie nie wiem, co może tam dać. Dobra, i tak musimy sobie znaleźć, czy mamy jakiegoś marszałka. Na razie tak sobie. I tak większość z nich zostanie odsunięta od władzy, więc trudno powiedzieć, żeby było to jakieś ważne. Mamy też flotę. Dobrą flotę. Więc weźmiemy sobie tego na razie gościa. I zobaczymy sobie, co tutaj będzie. Oczywiście rzecz biorąc, no... to jest małe państwo. Malta jest ciekawie położone, ma dywizję. Okej, stan Krety na rok 1936 roku. Będę czytać, więc mogę być trochę cicho. Okej, czyli chodzi o to, że Turcy chcieli, ale Osmanie też chcieli, a my też chcieliśmy, więc zostawiliśmy sobie dla siebie tą wyspę, więc tak. Tutaj widzimy, że tutaj musimy survey the garrison, czyli nieco się przyjrzymy naszym garnizonom. Co one tutaj, że tak powiem... okej. Nasz przywódca został porwany. Super. Tak, został porwany. Nasz przywódca. Ogólnie zauważyłem, że nie wiem, czy to jest... nowa rzecz, ale jeżeli partie się nazywają tak samo, mają złotą obręcz przy sobie. Więc zgaduję, że to jest coś nowego, fajnego. Czy mamy 40%? Mamy więcej niż 45%. Okej, okay, Fandik Muir. Więc tak, albo możemy go zabić, że nie żyje.
albo że znajdziemy go na czas. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, więc powiedzmy, że znaleźliśmy go na czas. Okej, okay. Civilian Conflicts, tak, nieco lepszy jest, ale nadal słaby. Tak, mamy problem z po prostu z miejscową ludnością, która się buntuje. Farmerzy nas nie lubią oraz studenci robią związki, więc mamy problem. No i tak. A time of troubles. No tutaj przyszły, no nie powiem, złe czasy. Czarny piątek, czy jak tak się to nazywa, nigdy nie pamiętam, w tych grach zawsze się zmieniają. Więc myślę, że najpierw możemy pójść na marynarki. Dlaczego tutaj widzę dwie rzeczy? Zmienili! Zmienili! Oho, podoba mi się ta zmiana. Więc oczywiście submarine. Nazwę nie usunęli. Dobra, jest zmienione. Ostatni save po prostu mnie crashowało, zgaduję, że przez to, że AI tutaj coś włączało i się na czym kończyło, więc tak, czas na problemy i możemy oczywiście wybrać, ale musimy najpierw dostać event. Oczywiście zbuntujemy się, bo nie mamy co z Niemcami pójść, więc tak, we have nothing sold the damn island, to idziemy tutaj, więc nie. General over is doomed, prepare to flee. No właśnie, to my idziemy. Czyli wszystko tutaj zostaje usunięte, wszyscy nasi generałowie, wszystkie tutaj rzeczy zostają usunięci i zostajemy niepodlegli. Więc jeszcze oczywiście zaczniemy to wybierać. I teraz rządzi nas Georgios Petrakis, jakiś gościu. W ogóle śmieszne jest to, że dużo zdjęć tych Greków zostało zniszczonych w międzyczasie, więc... więc to jest śmieszne. I tak. I tutaj mamy, że no losy Krety, więc oczywiście możemy zrobić, że będziemy niepodlegli, więc tutaj pójdziemy, to jest to na pewno? Nie, to chyba to jest to, niepodlegli, my musimy pójść w... Clients, to musimy pójść, czyli Partisan takes control. Możemy grecką. Tak dostajemy do tych samych, albo że możemy do Antanty. Oczywiście nie mamy wyboru, żeby tutaj zrobić, więc tak naprawdę mamy różny wybór. Myślę, że to pójdziemy. Bo i tak dostaliśmy, że do partyzantów. Mamy nowego przywódcę, ma niezłe wąsy. No niestety w takich krajach zazwyczaj lubią sobie dawać na samym początku dosyć dużo rzeczy, a później się wszystko stabilizuje, więc na razie po prostu sobie tak trzymamy. Widzę, że jesteśmy tylko tutaj, więc ci to nie są nasi koalicjanci. Mamy jeszcze oczywiście po prostu... jak to się nazywa? Nie okupację, tylko państwo podziemne, jedyne co mi przychodzi na głowę, a to nie jest to. Mamy tutaj, że tak powiem, ruch oporu, o, ruch oporu. I za chwilę powinniśmy się pozbyć tego i to powinniśmy dostać nowego traita. Że teraz jesteśmy bardziej zorganizowani, co i tak nic nam nie daje. Tutaj mamy nadal... właśnie przeszłość niemieckiej okupacji, ale się powoli będziemy się jej pozbywać i tak naprawdę naszym celem będzie zaatakowanie Grecji. Jak to zrobimy? Zobaczymy! Tutaj widzę, że sułtan tutaj został. Tak naprawdę większość z tych chyba jeszcze nie ma zbytnio rzeczy. Zobaczmy, co tam u nich. Oni nadal są marionetką, wygląda na to. Może mają dłuższy okres, jeżeli chodzi o to. Dobra. Oczywiście nasza gospodarka to w ogóle nie jest jakoś wielka, więc ja się nie dziwię, że nic się nie dzieje. Na razie tylko buduję kolej, bo to tylko tyle mogę wybudować, bo nie mam miejsca na fabryki. A i powoli nam wracają nasi ludzie, więc możemy na immobilization bardzo chętnie.
To jest co nas. O, kiedyś ktoś zrobił komisję, że żeby ktoś mu zrobił portret z tego, ale wiadomo, jak to się kończy. Nikt tego nie robi. Więc tutaj możemy polepszyć sobie nieco to. Możemy dostać jedną fałszywą dywizję. Tutaj możemy dostać tych. Ale nie, myślę, że najpierw niech ktoś do nas przyjdzie i pomoże nam z tym. Podoba mi się to Greek Advisors, żeby mi tutaj nieco pomogli. Ale będziemy mieć słabszą obronę według tego. No ale powiem tak szczerze, jeżeli dostaniemy możliwość czegoś takiego, lepsze niż to, niż w ogóle nic. Oczywiście tutaj dostaniemy kolejny event, więc tutaj nie jest jakieś mega ważne. My idziemy w to. To nie jest jakoś, powiem szczerze, potrzebne nam. Tutaj widzę, że możemy też dostać kolejne bonusy. To jest jedno z tych państw, które ma wyjątkowo dziwnie dużo bonusów. Tutaj możemy oczywiście dużo dostać weekly manpower, więc... Myślę, że to jest tak naprawdę, ile dostajemy razy, to dostajemy to tylko jeden raz, ok. Więc może zrobimy najpierw to i później, dopiero później się zajmiemy tym, dlatego że wydaje mi się, że lepiej, jeżeli najpierw ogarniemy sobie ten weekly manpower, niż jakbyśmy mogli tego nie robić. Ogólnie nie wiem, czy tutaj król wróci, czy nie. Nadal mają Memories of the King. Król chyba może wrócić dopiero po wojnie, coś mi się tak wydaje. Dobra, mamy już możliwość fabryki? Nie, nie mamy. Możemy wybudować sobie forty. Wybuduję sobie forty. Tak naprawdę tutaj mamy możliwość jakiejś dostania... O, to mi się podoba. Dostania kilku rzeczy. Więc się tym później zajmiemy. Pytanie jest, czy nie możemy już sobie zmienić? Nie, nie możemy. Zróbmy sobie to. To mi się przyda. Nadal mamy moment power, ale wiecie co? Ja i tak będę budował dywizję. Czy mogę sobie zmienić tą dywizję na tą ulepszoną? Sobie zmienić ich na tych. Tak nie mamy fabryki militarnej, więc... O. I tak nie możemy wybrać normalnie, dobra. Więc tak, najpierw robimy to, to dostajemy 325 za to tylko. I tutaj myślę, że Grand Battle Plan będzie lepszy. I tak, Missing Equipment, no nie możemy nic wybrać. Więc... Jak na razie nic nie możemy zrobić. Tutaj widzę, że Nate wygrywa, bo Jabal Shamar nie jest aż taki potężny. Mają tutaj więcej traitów, ale chyba to nie są jakieś... Mają tu dobre traity, dobre. Mają nawet świetne traity, ale myślę, że nadal to jest niezbyt... Okej, więc tak, zróbmy to. To potrzebujemy. I może zacznijmy nieco ulepszać naszą artylerię. Na razie w ogóle nic nie możemy... Znaczy się, mógłbym tradować, ale wtedy by mi straciłbym w ogóle jakąkolwiek możliwość. Okej, dostajemy już nieco. Mi się podoba Military Factory. Bym już to poszedł. Więc tak, zorganizujemy nieco partyzantów. Mamy już nieco lepiej. Mamy 325 tygodniowo. To jest naprawdę dobry trade, ponieważ teraz sobie pomnóżcie to razy 4, razy 12. I to wtedy po prostu tyle będziemy właśnie dostawać. Więc powiedzmy 300, 1200, 1211. O, właśnie. Dawno w szkole nie byłem, 12 razy 12, ile to było? 120, 132, 144.
144. 14 400, jeżeli dobrze policzyłem, rocznie. Tylko za to. I teraz pomnóżcie sobie razy 2, czyli około 20 tysięcy rocznie będziemy dostać żołnierzy. Z taką siłą jednak możemy coś jednak porobić, więc warto jednak inwestować w to najpierw. I możemy też wbudować... nie. Możemy wbudować lepszy port. Możemy wbudować w ogóle jakiś port. Dobudujmy w takim razie porty. Coś, żeby nam po prostu robiło coś i żeby to było jakieś fajne nawet. Mamy oczywiście tutaj lotnisko, co mi się nie podoba, że mamy lotnisko gdzieś na zadupiu. Okej, okay, więc niech się tutaj szybko robi. Ja się nie martwię, że oni przyjmą tutaj przyjmą króla, bo jak mówiłem, trochę może to potrwać. Okej, okay, zorganizowaliśmy. I tak, zróbmy najpierw tutaj wszystko, a później pójdziemy jeszcze w jedno tutaj i wtedy dostaniemy jedną militarkę za darmo. Nice. I to będzie mi się podobało. Więc później oczywiście pójdziemy tutaj, monarchię dla Krety i właśnie król na uchodźstwie. Podoba mi się jakieś dywizje, których w ogóle nie kojarzę, co to jest. Okej, okay, udało nam się zrobić dzięki temu. Okej. Okay. Więc tak, jak mówiłem, tutaj Chiny dostały nową ścieżkę dla tych, więc trochę może się udać. Zazwyczaj zauważyłem, że oni lubią, że tak powiem, być tymi, którzy wygrywają, więc możliwe, że to oni wygrają w tej wojnie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Okej, okay, więc tak, możemy zrobić sobie, co tam mieliśmy, jaki bonus, do czego? Rowol, do żadnego, okej. Okay. Więc tak, obrona Krety i my możemy zrobić Base Strike. Albo Trade. To zróbmy i możemy kolejne zrobić. Więc tutaj, pójdziemy w totalnie w łodzie podwodne. Czy możemy już produkować łodzie podwodne? My w ogóle mamy łodzie podwodne? Chyba nie mamy łodzi podwodne. No nie mamy. Ale za to mamy to i... Gdyby tutaj oczywiście działał autodesign, to bym wykorzystał. Tyle kosztuje? Nie. Okej. Okay. I kolejna wojna na Bliskim Wschodzie. O, Turkestan, Wielki Turkestan powstał. Wow. Nie mają własne drzewko. To też jest ciekawe. Ależ Orda nadal jest niepodległa. I czy możemy coś porobić? Jak powiem. Mamy dużo rzeczy w ogóle, więc mi się podoba. Może tych rekonesans. Dobra, dobra. Co tam dalej możemy? Anti-submarine critical hits. Dałem się Navy experience gain. Navy screening. To pójdziemy. No, muszą usunąć te nazwy. Akurat to jest proste, więc tylko muszą się trochę pobawić. O. No i w ogóle jak to wyglądają z naszymi generałami? Jest jakiś, który jest obiecujący? Pies mi się odpalił, przepraszam za to. Wiem, że pies to zawsze musi się odpalić na każdym z nagrywek, ale to jest naprawdę wkurzające, że on potrafi po prostu przez cały dzień nic nie robić, po czym zaczynasz czekać na randomowe rzeczy. Dosłownie. Nic nie robi cały dzień. Leży, leży, leży. Aż w pewnym momencie. Uf, 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 uf. Zaczynasz czekać na całą. Dobra. Czekamy, bo potrzebujemy karabinów. To jest nasza najważniejsza rzecz. Obecnie. Ja mam fabrykę jedną. Mm.
45, nawet dosyć dużo. Okej, okay, obrona Krety. Więc teraz możemy wrócić do tego. I możemy zacząć produkować nasze karabiny. Tylko oczywiście nie mamy stali. Więc jest znakomicie. Okej, okay, rozdzielę tylko jeszcze tutaj. Więc powinniśmy już, powinno nam przychodzić nieco karabinów. Za 2 lata dopiero się nam rozwinie produkcja. Znakomicie. Okej, okay. Więc tutaj. Jak wygląda budowa? Bo my mamy jedną fabrykę, ale ona naprawdę dosyć szybko się to buduje. Okej. Okay. Pakt belgradzki stworzyli, więc niedługo będą szli wojnę z nimi. Ale wydaje się mi, że może mogą być nawet dosyć wybustowani, więc to jest nawet może być ciekawe. Okej, okay, co tutaj? A, tego dziwnego gościa poszli. O, Mosley. Okej, okay, Ameryce Południowej się biją. Peru. Widzę, że jest... A, akurat wypowiedzieli wojnę im. Teraz ma być update do w ogóle Kaiserreicha. Tutaj ma dodać, więc może też ogram go. Okej, okay, ta dywizja to jest dla szpanu. To jest najlepsze, że widziałem raz taką gierkę, co gościu... gość tak wszystkich porobił, bo cały front ustawił dywizjami normalnymi i dywizjami właśnie tymi intelowymi. Było ciekawe to, jak się zorientowali, że takie, że co? Że tak naprawdę wystarczyło kliknąć i się i byśmy pokonali ten front, a my staliśmy jak głupi. Okej, okay, kwestia reunifikacji. Okej, okay, kadeci przyjmują Rosję, to znaczy, że poszli w ten... Gdzie to jest? To jest dziwnie zrobione, szczerze powiem, kolorystycznie. Nie wiem, kto wygrał, szczerze powiem. Ci. Ciekawe. Znaczy się, ja Rosją zbytnio nie grałem, tylko jeden raz zagrałem. Więc nie wiem, jak to wygląda dokładnie. Okej. Okay. Więc tak. Rejoin the homeland. The time has come to reunify. On second tour, let us retain independence. Hellenic Union, Revolution in Crete. Więc tak. To by spowodowało, żebyśmy dołączyli z powrotem. No, trochę nudne, ale możemy zachować naszą niepodległość. I możemy przywrócić monarchię. Dobra. Ogólnie Jabal Shaman jest jakiś... Nawet dobrze idzie. Ale to nigdy nie oznacza, czy będzie to wojna, czy nie, bo tak naprawdę to różnie bywa. Tutaj widzę, że poszli w tych dziwnych. W Gruzji nadal można pójść jako jeden z ciekawych człowieków. Czy... Tak, można. Jugasvili. Okej. Okay. W takim razie i tak większość z tych rzeczy nie wykorzystam, więc... Budowanie ich może nie być zbyt dobrą taktyką. My powinniśmy się skupić może nieco na submarines. Więc może to robienie lepsze by było. Okej, okay, co tutaj możemy zrobić? To możemy zrobić. I tutaj kolejna rzecz.
Monarchia dla Krety. I tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No, trzymają się jakoś. Tutaj chyba dobrze zrobili, że oddali Osmanom to, bo to wojna tutaj się w ogóle nie opłaca. Tutaj zwiększmy sobie naszą produkcję karabinów. Są nam bardzo potrzebne obecnie. I zobaczymy, co to będzie dalej. Mamy dwie dywizje plus jedną fejkową. Ciekawe. Okej. Więc teraz możemy oczywiście wybrać, więc... Więc nie wiem, co tutaj, dlaczego to jest, ale okej. Więc wybieramy. Don Caucasian Union, co tam jest? Nie wiem, co zrobiła. I możemy tutaj więcej sobie wybrać. Może do samolotu wybierzemy, a później będziemy wybierać. Okej, co się stało? King Exile? O nie! Wrócił. Wrócił. Wiecie co? Jako i tak, że się dużo nagrało, to zrobię szybko szybkie cięcie i widzimy się, gdy to ten błąd zostanie naprawiony. No i powróciłem po krótkiej przerwie, która trwała dla was kilka sekund, a dla mnie kilkanaście minut. Udało nam się wreszcie to zrobić, po prostu włączyłem, żeby nie mogli nawet tego zrobić. A wojna im słabo idzie, co jest dla nas bardzo mi się podoba. Więc tak, oczywiście to zrobiliśmy, no niestety na tym będziemy kończyć. I eventem, który za chwilę powinniśmy uzyskać, no... Event, pokazuj się. Udało mi się, że ten event... O, jest! No i eventem teraz będziemy mogli sobie wybrać. Oczywiście ja się na żadnym z nich nie znam, więc będziemy oczywiście mogli ich zaatakować, ale pytanie jest takie, czy w ogóle to jakoś się nam uda. Ale zobaczymy w kolejnym odcinku, więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zapić kciuka, by miły komentarz, subskrypcję. Z wami Travel, wyharzowałem 4 na modyfikacji Kaiser Redux jako Kreta. Chociaż teraz już nie powinniśmy mówić na to Kreta. No to... Cześć!